Oczywiście, że ulicę Marszałkowską w Polsce Państwo kojarzą sobie, przypominacie sobie dokładnie. Witam Państwa. Proszę Państwa, no dzisiaj trzeci jest oczywiście jak kij w mrowisko tutaj w tej katolickiej Polsce, a ta trójka coś nie pasuje, no bo przecież proszę Państwa, tym żebrakom to się tylko kojarzy, że oni chodzą i na te tace żebrzą na mszach, proszę Państwa, w ramach tego systemu marszałkowska, w ramach tego systemu rzymsko-łacińskiego. Proszę Państwa, oto Rzymo-Łacina, oto taki system bardzo stary, bo dzisiaj też to wasze, zresztą Radio Maryja i wasz też, ten ksiądz Rydzyk, mówią, proszę Państwa, że wszyscy podurnieli, pobaranieli, że są barany, no sami tak o sobie, że nie trzymają się swojego kościoła, bo już tylko 40% na tę mszę katolików chodzi, a reszta to porobili się ateistami, niewierzącymi są, niesympatyczni są, jako te gady, jako reptoidy, proszę Państwa, no i właśnie używa Radio Maryja słowa barany katolickie. Także proszę Państwa, katolicka Polska tutaj na Mazowszu, system rzymsko-łaciński, rozpoczynamy film. Mówimy, proszę Państwa, mówimy, że to jest ten stary system przedpotopowy. Tutaj też facet się spieszy, bardzo widzą gdzieś do miejscowości polskich, tu podwarszawskich, na Mazowszu, no w katolickiej Polsce. A proszę Państwa, metro tu jest nowe, powinni się cieszyć. Oczywiście Polacy to nie tak jak Amerykanie, którzy są zadowoleni. How are you? I'm fine, thank you very much. Odpowiadają, I'm fine. Tu Polacy, oj brzydka pogoda, oj kości strzyka. Także proszę Państwa, Cyganów, że do dziadogady katolickie, albo z Pragi Południa, albo z Pragi Północ, albo z Ursynowa, albo z Ochoty, albo tutaj ze Śródmieścia, są wciąż niezadowolone i nienasycone żarciem podczas babilonek rzymsko-łacińskich katolickich świąt swoich. Jak do tej pory, patrząc się, proszę Państwa, na domy towarowe centrum i na ten ostatni dom towarowy junior, najmłodszy, ostatni najmłodszy, tutaj musimy powiedzieć, proszę Państwa, że ten system rzymsko-łaciński, proszę Państwa, może nie sam system, tylko że po prostu ten naród taki jest głupi, proszę Państwa, bo oni po Rzymo-Łacinie, proszę Państwa, po Neronie głupoty przejmują w zwyczajach, proszę Państwa. No, niestety, w Ameryce to jest tak przynajmniej prosto. Dla nich choinką jest Bóg. Choinka to jest Bóg w Ameryce. Cieszą się. A tutaj, proszę Państwa, dla nich Bogiem to jest Jezus Chrystus. Podczas gdy Jezus Chrystus, jak był na ziemi, no to powiedział, że On wcale nie jest Bogiem, jest tylko Synem Bożym i nauczył się modlić. A wy tak się módlcie. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje. A teraz doszło do tego, proszę Państwa, że tak zmanierowani są tutaj ci Europejczycy, że nawet nie mają pojęcia, nie wiedzą, co to jest to imię Boże. Podczas gdy jak tutaj tych 30 tam paru mormonów, 35 góra może w Warszawie jest, jak ja z nimi rozmawiałam, proszę Państwa, no to oni wierzą w Jahwe, wierzą w Jehowę, ale katolicy jak usłyszą Jahwe, jak usłyszą Jehowa, to tak są obrażeni, że zaraz tu gdzieś są świadkowie Jehowy, że się kręcą, a tutaj rzeczywiście tam, proszę Państwa, na rogu przy tym pierwszym domu towarowym stała siostra od Świadków Jehowy z takim bratem Murzynem, proszę Państwa. No, bardzo piękny młody chłopak Murzyn, stoją i głoszą, czyli mają przebudzić się strażnice, literaturę. Także, proszę Państwa, wyznawcy papieża tutaj, ten system Rzymo-Łacina, jak zobaczą Murzyna, to są oczywiście, że są przesądni, jako że są to typy w ogóle. No tu Polska cała jest typem drugiej klasy. I teraz dzięki tej ekipie Tuska, Komorowskiego, oni chcą tę po prostu klasę drugą jakby zniszczyć, żeby do tych etapów wyższych poziomów ewolucyjnych, żeby ta Unia Europejska przyjęła. Już niby przyjęła, ale proszę Państwa, wyznawcy papieża Matki Boskiej Ostrobramskiej, Częstochowskiej, Rzymskiej, Łacińskiej, a nie Krymskiej w Radiu Maryja psioczą strasznie i buntują się. Na czele też jest Krystyna Pawłowicz i oni po prostu nie chcą żadnej tej Unii Europejskiej. Dlatego też, proszę Państwa, tutaj nakreślamy ten system rzymski Nerona jako głupi. No przecież sam Neron był niespełna świadomości. Był zespołem Downa, proszę Państwa, i
podpalił Rzym, a jeszcze oskarżył chrześcijanizm, nie chrześcijan, bo chrześcijanie to w III-IV wieku jako odstępczy się pojawili, chrześcijanizm, że to oni ten Rzym podpalili. Także gdzieś tu, proszę Państwa, ci taksiarze, który zaraz pokażę, o tam dyskutują przy taksówce do roboty się, jakieś tam, proszę Państwa, do roboty. Do roboty się wybierają, proszę Państwa, bo oni tutaj na tych taksówkach widocznie nic nie zarobią. Najwięcej zarabiają ci, którzy tam na lotnisku Okęcie Chopina. Co jak Państwo słyszały dzisiaj, słyszałyście 3 stycznia 2014, że z Modlina pociąg jedzie najpierw 35 minut spóźniony, a potem, że jest 45 minut spóźniony. Także takie dziadostwo masz. Także Polaczki idą wszędzie, tutaj kaszlą, proszę Państwa. Jest to katolicki system rzymsko-łaciński dosłowny. Jezusa Chrystusa dosłownie na sianku umieścili, proszę Państwa. I myślą, że oni książętami szlachtą zostaną. Także wychodzimy tutaj z Pałacu Kultury, Stalina i Lenina na Marszałkowską. Po lewej stronie miałyśmy teatr Studio. Tutaj po prawej stronie teatr Cyganeczki Górniak, proszę Państwa. Dramatyczny wiatr wieje, proszę Państwa, śniegu nie ma, mrozu nie ma, proszę Państwa, w Ameryce wszystko jest, mróz, zima, śnieg, wiatr, a tutaj w Polsce, proszę Państwa, nie ma, jak na lekarstwo, nie ma śniegu, a wyznawcy papieża Matki Boskiej Ostrobramskiej są przesądni, jak nie mają na zimę, proszę Państwa, na te święta Babilonki, na choinkę śniegu, to są wściekła, także proszę Państwa, no trudno. Żebraczki muszą się więcej postarać do roboty, na te napiwki, żebrać, je zbierać. No na lotnisku to dzisiaj nie byliśmy, proszę Państwa, a tu mamy właśnie ten Pałac Kultury Stalina i Lenina w Warszawie. Katolicka Polska, ani ma prawosławnych, ani mormonów, ani ewangeliuków, ani świadków, tylko katolicy co?